Dla mnie zawsze jakby to są mecze podwyższonego ryzyka, jak możemy powiedzieć, bo niejednokrotnie bywały takie widowiska, gdzie ręce same składały się do bicia braw. I mam nadzieję, że dla fanów naszego sportu, dla wszystkich kibiców, którzy przyjdą i w Bełchatowie, a myślę, że zasiądą przed telewizorami, stworzymy fajne widowisko, że będzie to pojedynek godny miana tego rywali, takich, którzy odwiecznie rywalizują o to, żeby gdzieś tam walczyć o prymat i te najwyższe laury w polskiej lidze. Zawsze pojawia się sentyment, jak przyjeżdżam do Bełchatowa. Dzisiaj myślę, że tutaj z prezesem mogę brać wzór. Zawsze był dla mnie wzorem, więc dzisiaj siedząc na fotelu prezesa na pewno wymienimy kilka zdań na temat tego, jak to jest po tej drugiej stronie, bo już nabieram doświadczenia, ale pytań jeszcze pozostaje wiele. Życie toczy się i czas biegnie, jak się okazuje, bardzo szybko. Osobiście Krzychu zawsze miał takie predyspozycje do funkcjonowania, do przewodzenia nawet grupy. Przede wszystkim jako zawodnik, i tak ja go pamiętam, przepraszam, jako gracz. Zawodnicy zawodzą, gracze grają. Jako gracz, żartuję. A mówiąc na poważnie, tutaj, tak jak Krzysztof powiedział, jest trochę po drugiej stronie siatki, na pewno wiele rzeczy go zaskoczyło, pomimo tego, że całe życie związane ze środowiskiem jest siatkówką, i tak jak mówił, uczy się trochę tego innego funkcjonowania i w innej roli. Czemu jak najlepiej co do samej rywalizacji Bełchatowa z Rzeszowem, nic nie trwa wiecznie i dzisiaj, czy w tym sezonie przystępujemy do roli takich goniących czołówkę, bo poprzedni sezon był dla obu klubów, delikatnie mówiąc, średnio udany. Ale myślę, że to nie tylko Szyldy pozostały i oba zespoły dysponują bardzo mocnymi personalnie zespołami. Mają oczywiście określone swoje problemy, które są raczej bardziej złożone i wynikają przynajmniej z kilku rzeczy. Że na dzisiaj tak jest, jest to początek ligi, ale tak jak Igła powiedział, potencjał tych drużyn jest tak duży, że uważam, że stworzymy dobre widowisko w Bełchatowie, które przyciągnie komplet publiczności. I teraz ostatnia rzecz, najprostsza na koniec. Jaki będzie wynik środowego meczu? No mam nadzieję, że na tyle będą gościni, że dadzą nam wygrać. No Igła, jeszcze jedną kolejkę poczekaj. Wierzę, że PGS Grabełchatów wygra ten mecz.